Dziś porozmawiamy sobie o demakijażu i prawidłowym oczyszczaniu naszej skóry. Skąd taki temat? Po pierwsze, oczyszczanie. Prawidłowe oczyszczanie naszej skóry to jest podstawa pielęgnacji. I musicie o tym doskonale wiedzieć. Jak wykonywać taki demakijaż? Jak dbać o skórę? Jakie produkty pielęgnacyjne stosować? To są pytania, które bardzo często od Was dostaję. Anita, co robić? Dlaczego ten kosmetyk nie działa? Albo dlaczego coś mnie zapchało? No właśnie, to jest taki temat, który zawsze będzie gdzieś się przewijać, o którym zawsze będę Wam przypominać, ponieważ prawidłowe oczyszczanie naszej skóry, dokładnie wykonywany demakijaż, mycie naszej skóry w porannej pielęgnacji, to jest podstawa. Bez tego nie ma pięknej skóry, zdrowej skóry. Żaden kosmetyk nie będzie działał, jeśli będziecie go nakładać na brudną skórę. Już nie mówiąc o tym zapychaniu naszych porów. Cała masa mitów gdzieś krąży w internecie, jak między innymi to, że rano skóry nie trzeba myć, albo wystarczy ją przepłukać wodą, albo jakieś teorie na temat oczyszczania skóry i tak dalej, demakijażu i całej reszty. Jest tego cała masa. Więc postanowiłam, że dzisiaj zrobię dla Was taki edukacyjny film, zbiorczy. Powiem dokładnie co i jak. Wyjaśnię, żebyście mieli wszystko w jednym filmie, do którego będziecie mogli zawsze wracać, ewentualnie polecać go osobom, które nadal mają problem z pielęgnacją. Dobra, informacji jest cała masa, więc lecimy po kolei z tematem. Po pierwsze, wszystkie produkty oczyszczające, myjące do demakijażu zawsze dobieramy do typu naszej skóry i jej potrzeb. Czyli na przykład, jeśli mamy skórę suchą, stawiamy na produkty bardziej emulsyjne, olejowe, tłuszczowe. Dlaczego? Dlatego, że nasza skóra sucha ma zazwyczaj najczęściej zaburzoną barierę naskórkową, ma problem z nadmierną ucieczką wody z naskórka i brakuje jej tych substancji lipidowych, substancji tłuszczowych, więc jeśli chcemy oczyszczać naszą skórę i na przykład nie odczuwać takiego ściągnięcia, żeby ta skóra nie była podrażniona, to warto postawić wtedy właśnie na przykład na takie produkty tłuszczowe, bardziej olejowe. Zaraz do tego przejdziemy. Skóra mieszana i tłusta będzie lubiła produkty bardziej wodniste, żelowe, na przykład płyny micelarne, mniej takich olejowych. Ale oczywiście zwracamy uwagę na to, jaki mamy typ skóry i jakie ma ona potrzeby. Takie kosmetyki wybieramy. Nie idziecie do sklepu i nie bierzecie pierwszego lepszego produktu myjącego z półki, bo chcecie zaoszczędzić czas, bo ktoś Wam polecił, bo jakaś koleżanka używa i mówi, że jest super. Nie. Zawsze patrzycie na typ Waszej skóry i takie produkty pielęgnacyjne i oczyszczające, myjące do demakijażu dobieracie. Druga ważna kwestia. Demakijaż wieczorny wykonujemy w dwóch krokach. Zaraz Wam dokładnie opowiem co i jak, jeśli chodzi o te dwa kroki. To jest bardzo istotne, ponieważ zmywamy i doczyszczamy skórę po całym dniu. Po tym, co na tej skórze się znalazło, tak? Czyli na przykład był robiony makijaż, były nałożone filtry, były nałożone kosmetyki pielęgnacyjne. Mieszkacie w dużym mieście, gdzie jest smog, więc te zanieczyszczenia z powietrza dotykacie Waszą skórę w ciągu dnia. Być może reaplikujecie filtr na nią jeszcze w ciągu dnia. Wieczorem to oczyszczanie powinno być w dwóch krokach, powinno być dokładne i nie należy się w nim śpieszyć. Absolutnie nie idziemy spać z brudną skórą w makijażu. Oczywiście, że ja sama popełniałam kiedyś takie błędy, kiedy byłam młoda, kiedy byłam nastolatką, szłam spać w makijażu, a rano budziłam się albo z jakąś niespodzianką na mojej skórze, albo wyglądało to nieestetycznie, już nie mówiąc o poduszce, która wyglądała tragicznie. Nie. Zanim zrobimy wieczorną pielęgnację, robimy dokładne oczyszczanie naszej skóry. Natomiast rano wykonujemy kolejny etap, czyli mycie naszej skóry. Myjemy naszą skórę po nocy. Moi drodzy, to nie jest tak, że skoro umyliśmy naszą skórę wieczorem, to rano możemy sobie już odpuścić. No nie, bo przecież nakładamy kosmetyki wieczornej pielęgnacji. Tak?
nakładamy. Więc część z tych kosmetyków nam się wchłonie, dostanie do skóry substancji aktywne, część po prostu tego na tej skórze pozostanie. Już nie wspominając o tym, że są takie substancje, które no po prostu na tej skórze pozostaną. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Poduszka. Co mamy na poduszce? Na poduszce, na poszewce mamy całą masę bakterii, zarazków, alergenów, wszystkiego. No nie wierzę w to, że każdy z Was codziennie wieczorem zmienia poszewkę przed pójściem spać. No w ogóle nie ma takiej opcji. Może robicie to na następny dzień, może robicie to co drugi dzień, może robicie to raz w tygodniu, ale nie ma takiej opcji. Nie wierzę w to, żeby była taka opcja, że codziennie zmieniacie poszewkę przed pójściem spać. Okej. A nawet gdybyście zmieniali tą poszewkę przed pójściem spać, to teraz tak. Wycieracie Waszą skórę w poszewkę. A co macie na skórze? Łój, bakterie, cały mikrobiom, który na tej skórze żyje. A więc, no, na tej skórze coś tam jednak jest. Już nie wspominając o tym, że przecież bywa, że się w nocy pocimy. No, różne sytuacje dzieją się podczas snu. Skóra pracuje bardziej intensywnie. Złuszcza się też. Przecież mamy proces, naturalny proces naszej skóry. Więc co robimy rano? No, przecież idziecie pod prysznic. Myjecie wasze ciało, myjecie włosy, no to dlaczego nie myjemy skóry twarzy? No myjemy, zmywamy z niej wszystko to, co się uzbierało w nocy, to, co pozostało z wieczornej pielęgnacji, to, co gdzieś było na tej poduszce. Czyścimy naszą skórę. Oczywiście, że nie robimy tego w dwóch krokach. Nie stosujemy tutaj takich produktów, o których zaraz Wam opowiem. To mycie może być delikatne. Wystarczą naprawdę kosmetyki, które mają delikatne środki powierzchniowo-czynne. Nie musimy tutaj nic pocierać, zmywać, nie wiadomo czego kombinować. To musi być delikatne mycie, ale musi być to mycie. Przygotowujemy skórę na przyjęcie substancji aktywnych z kosmetyków z porannej pielęgnacji, ale też przygotowujemy skórę na to, co będzie się z nią działo w ciągu dnia. Kosmetyki oczyszczające. Moi drodzy, płyn micelarny to jest świetne rozwiązanie. I kiedy płyny micelarne weszły do sprzedaży, to wszyscy się nimi zachwycili. Ale pamiętajcie o tym, że po pierwsze, płyn micelarny to nie jest tonik. Czyli nie stosujemy go do tonizacji. Płyn micelarny zawiera środki powierzchniowo-czynne, micele, przeróżne. Bo mamy naprawdę dużo różnych substancji powierzchniowo-czynnych, anionowe, kationowe, niejonowe, jest ich cała masa. Ale mamy substancje powierzchniowo-czynne, które mają oczyszczać naszą skórę. Tak? Tak. Więc teraz przydałoby się, żeby te substancje jeszcze z tej skóry usunąć. Płyn micelarny nie służy nam do tonizowania, czyli tak jak tonik, przywracania naturalnego pH naszej skóry. To jest produkt oczyszczający. Produkt, który ma usuwać to, co w naszej skórze się znalazło. I wypadałoby jeszcze, żeby to, co pozostało z tego płynu micelarnego, na przykład właśnie te micele, jeszcze z naszej skóry oczyścić i usunąć. Dlatego tutaj wkracza drugi krok. Ale tonik z kolei to nie jest produkt, to nie jest płyn micelarny i to nie jest produkt oczyszczający. Mamy różne toniki. W zależności od tego, jakie mają tam substancje, mogą one delikatnie nawilżać, mogą też delikatnie złuszczać. Czasami w nazwie toniku możecie zauważyć oczyszczający. Ale to nie jest produkt myjący. To jest produkt, który może na przykład zawierać w składzie jakieś delikatne kwasy, które będą jeszcze dodatkowo złuszczały naszą skórę. Mamy toniki złuszczające, mamy toniki mikrozłuszczające, nawilżające, no jest ich cała masa. Ale z reguły tonik jest to produkt, który ma tonizować, czyli przywracać naturalny pH naszej skórze. Teraz przechodzimy do tych dwóch kroków. Tych dwóch kroków w demakijażu. Jak to powinno wszystko wyglądać? Bo pewnie Was to interesuje. Od czego zaczynamy? Pierwszy krok, czyli usuwamy tą taką pierwszą warstwę, to co na tej skórze się znajduje, w tym makijaż, filtr i tak dalej. Zaczynamy od zmycia okolicy oczu i okolicy ust, a następnie przechodzimy na całą twarz. Tak jak powiedziałam wcześniej, dobieramy produkty odpowiednie do typu naszej skóry. Może to być płyn micelarny lub też na przykład olejek hydrofilowy, balsam wszelkiego rodzaju, jakieś mleczko czy też śmietanka. Tutaj możecie stosować wacik
lub też możecie stosować Wasze dłonie. Wszystko zależy oczywiście od produktu, który używamy. Nie śpieszymy się w tym pierwszym kroku, czyli delikatnie wszystko wykonujemy. Bez pośpiechu, bez tarcia skóry, bez szorowania na tej naszej skórze. Tak jak powiedziałam, robimy to delikatnie. Na moim kanale już są filmy. Zresztą na moim Instagramie też są takie rolki, gdzie pokazuję Wam, jak prawidłowo oczyszczać okolice oczu. W dwa sposoby, czyli przy pomocy wacika i na przykład płynu micelarnego lub też przy pomocy balsamu. Jak to robić tutaj delikatnie wszystko, bo skóra wokół oczu, jak wiecie, jest bardzo delikatna i trzeba to robić w odpowiedni sposób. Więc są już takie treści, do których bardzo Was zapraszam. Ale możemy również stosować produkty właśnie na całą twarz, takie jak balsamy, olejki itd. Przy stosowaniu produktów typu olejki i balsamy bardzo ważny jest też czas. Czyli musicie takim produktem na skórze popracować. Zapewne znacie taką teorię, jak tłuste rozpuszcza tłuste, czy tłuste usuwa tłuste. To jest bardzo fajna teoria, bo chodzi tutaj przede wszystkim o usunięcie tych substancji tłuszczowych, które na naszej skórze zalegają. Do takich substancji tłuszczowych możemy zaliczyć łój, który nasza skóra produkuje, ale też na przykład filtry, czy jakieś substancje z kosmetyków kolorowych, nad którymi trzeba popracować. Więc robimy to delikatnie, masujemy naszą skórę przez określony okres, a następnie łączymy ten produkt olejowy, czy jest to olejek hydrofilowy, czy jest to balsam z wodą. Dalej pracujemy na naszej skórze i później to wszystko zmywamy. Także ten pierwszy krok to jest takie wejście w ten demakijaż prawidłowy, który powinien trwać, no powiedzmy, około minuty, dwóch minut, ale to jest ten moment, kiedy nie możecie się śpieszyć, kiedy musicie robić to delikatnie, kiedy możecie na Waszej skórze trochę popracować, kiedy możecie ją też pomasować, trochę ją pobudzić, tą Waszą skórę, która po całym dniu jest też zmęczona, a wiemy, że w nocy będzie intensywnie pracować. Przechodzimy do drugiego kroku. Drugi krok jest bardzo ważny, ponieważ w tym drugim kroku doczyszczamy naszą skórę, czyli zmywamy z niej właśnie te substancje olejowe, zmywamy te substancje lipidowe, doczyszczamy z resztek makijażu, z tego, co jeszcze na tej naszej skórze zalega. I tutaj wprowadzamy produkty, takie jak na przykład żele czy pianki, które będą łączyły się z wodą. Mogą to być też takie produkty, które możecie wykorzystywać na przykład w porannej pielęgnacji. Również dopasowane do typu Waszej skóry. Myjemy skórę, może to trwać około minuty, 30 sekund, minuty. Doczyszczamy skórę, delikatnie ją osuszamy i przechodzimy do tonizacji. Bardzo często, kiedy rozmawiamy o demakijażu i produktach oczyszczających, wspomina się o płatkach, wspomina się o różnych gadżetach i tak dalej i porusza się kwestię zaburzenia bariery hydrolipidowej. To jest temat, który wiem, że bardzo Was interesuje i postanowiłam, że poruszę go w oddzielnym filmie i dokładnie opracuję Wam i powiem, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Bo coraz częściej spotykam się z tym, że tworzy się ogromna ilość mitów w tym temacie. A ja jako kosmetolog, osoba, która wie, jak działa skóra, jak jest zbudowana skóra, zdradzę Wam takie smaczki, ale przede wszystkim przedstawię Wam, o co w tym wszystkim chodzi. Bo musicie wiedzieć, i tutaj tylko tak to tam, że nawet myjąc naszą skórę, zaburzamy barierę lipidową. Zaburzamy barierę naskórkową. Ale musicie wiedzieć, z czego ta bariera naskórkowa tak naprawdę się składa i dlaczego dochodzi do jej zaburzenia. Bo zaburzenie pojawia się nie tylko podczas mycia, ale też na przykład dotykając skóry, na przykład stosując makijaż, wykonując makijaż, albo stosując pewne kosmetyki pielęgnacyjne, niekoniecznie myjące. Też dochodzi do zaburzenia bariery naskórkowej. Dlaczego tak się dzieje? I o co w tym wszystkim chodzi, dowiecie się w oddzielnym filmie na moim kanale. Osuszanie. Osuszanie naszej skóry, ponieważ to też jest taki temat, który łączy się z demakijażem. Bo powiedziałam już Wam o tym, że produkty pielęgnacyjne dobieramy do typu naszej skóry i jej potrzeb. Że demakijaż robimy w dwóch krokach i jak on powinien wyglądać.
że poranne mycie jest bardzo ważne i zwracamy uwagę również na tonizację naszej skóry. No ale co z tym osuszaniem? Jakiś czas temu wrzuciłam też tutaj takiego shortsa na YouTube, ale rolkę również na moim Instagramie, gdzie poleciłam fantastyczne ręczniki jednorazowe. Pojawiła się oczywiście masa komentarzy na ten temat. Moi drodzy, nie używamy do osuszenia naszej skóry takich bawełnianych ręczników, w które osuszamy nasze dłonie. Zazwyczaj te ręczniki leżą gdzieś przy umywalce, być może znajdują się w pobliżu toalety i nie czyścimy ich, nie myjemy, nie pierzemy ich codziennie. Jeśli chcecie stosować bawełniane ręczniki do osuszania waszej skóry, to uwaga, muszą to być czyste ręczniki, takie, które nie znajdują się w pobliżu toalety. Najlepiej, gdyby były jeszcze w jakiejś zamkniętej szafce, żeby nie osadzało się na nim to, co się zbiera w łazience, plus wilgoć, plus bakterie i cała reszta. No i ważne jest to, żeby one były czyste, czyli codziennie prane. Więc jeśli na przykład macie 7 ręczników na każdy dzień tygodnia, no okej, okay, no bo pojawiały się takie głosy, że ja mam, że ja stosuję, że ja to robię w ten sposób. Dobra. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem jest jednorazowy ręcznik. Dlatego, że taki ręcznik możemy sobie trzymać w szafce, możemy go trzymać w folii, w takiej, gdzie są takie ręczniki zapakowane oryginalnie. Używamy go i wyrzucamy go, tak? Ja polecam wam ręczniki, które stosuję od lat, są to ręczniki Tami, ręczniki dla niemowląt, niesamowicie delikatne, bardzo dobre ręczniki trwałe, które się nie rwą do osuszania skóry, które można też wykorzystać na przykład w oczyszczaniu, można wykorzystać do zmywania różnych masek na przykład glinkowych, ale są to ręczniki wykonane z bardzo dobrego tworzywa, ekologiczne, albo możecie je nawet wykorzystać po takim osuszeniu twarzy, nie wiem, umyciu twarzy, na przykład w kuchni, żeby był to ręcznik taki, powiedziałabym, trochę bardziej wielorazowy, ale wykorzystany na różne sposoby. Natomiast ten jednorazowy ręcznik, zobaczycie, jaka jest to różnica w momencie, kiedy będziecie osuszać waszą skórę jednorazowym ręcznikiem, który delikatnie przykładamy do naszej skóry, moi drodzy. Nie trzemy tym ręcznikiem, nie pocieramy, absolutnie nie. Po prostu delikatnie go przykładamy i osuszamy. Oczywiście, że pojawiły się też takie głosy, że przecież można w ogóle nie stosować ręczników i poczekać, aż skóra sama wyschnie. No można, dlaczego nie? Tylko pytanie, czy wam się chce po prostu, nie wiem, chodzić z mokrą skórą, czekać, aż ta skóra wyschnie. No tak naprawdę to wszystko zależy od was. Ja wam zdradzam dzisiaj też trochę takie moje triki, moje wskazówki. Uważam osobiście i stosuję je oczywiście od lat, uważam osobiście, że jednorazowe ręczniki to jest bardzo dobre rozwiązanie, właśnie też ze względu na to, co żyje na naszej skórze i to, co żyje w naszej łazience i co zbiera się na takich wielorazowych, bawełnianych ręcznikach. Kiedy jeszcze rozmawiamy w kontekście demakijażu, tutaj mi się przypomniała jedna ważna kwestia, a dokładnie zapychanie porów. To jest ten temat, który bardzo często się przewija. Dlaczego to zapychanie porów? Często mówimy, że jest to kwestia kosmetyków, które stosujemy. No tak, bo są kosmetyki, które zawierają takie substancje, które jakby, musicie sobie to wyobrazić, przyczepiają się do naszej skóry. Czyli tworzą na naszej skórze film okluzyjny. Mogą to być przeróżne substancje, w tym między innymi substancje promieniochronne, czyli filtry, które stosujemy w codziennej ochronie naszej skóry przed promieniowaniem. I one muszą być ze skóry w odpowiedni sposób oczyszczane, usuwane. Dlatego tak ważne jest, żeby wykonywać ten demakijaż w dwóch krokach i tak ważne jest, żeby stosować odpowiednie produkty dopasowane do potrzeb naszej skóry i skupiać się na tym, żeby ten demakijaż był odpowiednio wykonywany. Bo jeśli nie będziecie go robić dobrze, jeśli będziecie, jak to się mówi, po macoszemu wykonywać demakijaż, a jeśli produkty nie będą dobrze przystosowane do waszej skóry, będziecie się śpieszyć i potem na to nakładać kolejne kosmetyki, to wasza skóra no po prostu będzie brudna. Ona nie będzie dobrze doczyszczona i w tych tak zwanych porach skórnych
będą pozostałości tych różnych substancji z kosmetyków, które nakładacie w ciągu dnia. Tak jak powiedziałam, mogą to być kosmetyki, mogą to być filtr, może to być makijaż, produkty makijażowe. Może być tego cała masa. I teraz, jeśli my zostawiamy, nie doczyszczamy naszej skóry, na tej naszej skórze zalega coś. Tak? I jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, ta skóra jest cały czas niedoczyszczona, a my do nią dokładamy i znowu niedoczyszczamy. To nie dziwcie się, że po jakimś czasie na waszej skórze zaczną pojawiać się wypryski, które będą z kolei, no, będą sprawiały wam problemy. I pierwsze, co wam będzie przychodzić do głowy, to ten kosmetyk mnie zapchał. Ale wy musicie zdawać sobie sprawę, że to niekoniecznie kosmetyk was zapchał. Tylko zacznijcie od przyjrzenia się temu, czy wy dobrze robicie demakijaż, czy wy prawidłowo oczyszczacie waszą skórę, czy złuszczacie martwy naskórek, co też jest częścią tak jakby tego demakijażu, o czym warto pamiętać, czyli pomagać naszej skórze, która sama się złuszcza, jeszcze dodatkowo ją złuszczać. Bo, i teraz uwaga, bariera naskórkowa to jest warstwa rogowa naszego naskórka, a dokładnie te komórki złuszczające się naszego naskórka, które też pozostają na naszej skórze. To jest płaszcz hydrolipidowy, który znajduje się na naszej skórze, zbudowany właśnie między innymi z tych substancji lipidowych naszej skóry, czyli między innymi tego łoju, plus jeszcze tych martwych komórek naskórka. I dołóżmy do tego jeszcze mikrobiotę naszej skóry, czyli wszelkiego rodzaju bakterie, grzyby, to co na tej skórze żyje. I niekoniecznie tylko i wyłącznie te dobre, bo są też te złe. Więc jeżeli będziemy na tej naszej skórze zostawiać ten brud, że tak powiem, czyli nie doczyszczać tej naszej skóry, z kolei to będzie pożywką dla tych złych bakterii i tutaj będzie znowu takie błędne koło, czyli to, co będzie pozostawać, będzie osiadać, będzie tworzyć te zapchane pory, będzie pożywką dla bakterii złych i całej reszty tych mikroorganizmów. Będzie powodować podrażnienia, będzie powodować wysyp trądziku. Będzie zachodzić cała masa złych procesów. Więc musicie pamiętać, jeszcze raz, demakijaż, obczyszczanie naszej skóry, prawidłowo wykonywane, to jest podstawa pielęgnacji. Kiedy opowiadałam wam o tych krokach w demakijażu, mogliście widzieć takie przebitki, gdzie pokazuję wam, jak ten demakijaż wykonać i jakie kosmetyki tam używałam. I oczywiście, że były to produkty, o, proszę tutaj, wszystkie je sobie trzymam, od marki Yonel, czyli naszej polskiej marki, która tworzy fantastyczne kosmetyki i raz na jakiś czas staram się wam o nich tutaj przypominać. I są to kosmetyki z serii Yoshino, czyli serii oczyszczającej Yoshino Pure and Care, proszę bardzo, które już w ofercie marki Yonel istnieją od jakiegoś czasu, a ostatnio pojawił się nowy produkt, czyli właśnie ten oto balsam podwójny, podwójnie aktywny, oczyszczający balsam właśnie do między innymi wieczornego demakijażu. Zaraz wam troszkę o nich opowiem, ale właśnie dzisiaj przy okazji tego filmu chciałam wam o tych produktach troszkę wspomnieć. Jednym z pierwszych produktów od Yoshino, z tej serii Yoshino, które ja wypróbowałam jakiś czas temu, a w sumie to chyba nawet jak pojawiły się w ofercie, był właśnie ten oto kojący płyn micelarny, o którym opowiadałam wiele razy gdzieś tam w moich starszych filmach. Jest to płyn, który działa na zasadzie nawilżającej, oczyszczającej, kojącej, bo takie tutaj znajdziemy substancje aktywne. Czyli będzie on usuwał przede wszystkim makijaż, zanieczyszczenia z naszej skóry. Robił to, co płyn micelarny musi robić, a przy okazji ze względu na zawarte tutaj substancje aktywne też delikatnie skórę koił, łagodził, jakieś podrażnienia, które na niej się znajdują, dawał takie uczucie komfortu. Bardzo fajny płyn, który gorąco wam polecam. Stosujemy go oczywiście z wacikiem i możemy go stosować na okolice oczu oraz na całą twarz. Kolejny kosmetyk to jest właśnie ta enzymatyczna biopianka.
Dlaczego enzymatyczne? Ponieważ w składzie mamy tutaj połączenie różnych substancji złuszczających, jak właśnie na przykład te aktywne enzymy, a więc będzie delikatnie usuwać martwe komórki z naszego naskórka, czyli to, o czym Wam wcześniej powiedziałam, co na tej skórze może zalegać, ale też właśnie doczyszczać naszą skórę, czyli po tym pierwszym kroku ona będzie idealnym uzupełnieniem drugim krokiem. Dodatkowo też pianka, a zresztą cała seria jest przystosowana do skóry wrażliwej, czyli na przykład takiej jak moja, a będzie koić, będzie łagodzić, będzie delikatnie nawilżać. Bardzo fajna pianka, też ma taką super fajną kremową formułę i spokojnie możecie ją używać w porannej, ale również wieczornej pielęgnacji, albo z kolei wieczornej, ale również w porannej pielęgnacji. No i moi drodzy, dwa toniki. Dlaczego dwa toniki? Ponieważ mamy tutaj podział. Mamy tonik do skóry zmęczonej, normalnej, mieszanej i tłustej, proszę bardzo. I mamy tonik do skóry suchej, wrażliwej i naczynkowej. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ w każdym z tych produktów mamy odpowiednie substancje tonizujące, ale też łagodzące, nawilżające lub delikatnie złuszczające, takie wygładzające. Dwa produkty bardzo, bardzo wydajne. Słuchajcie, mamy tutaj pojemność 400 ml i przydatność 6 miesięcy. Świetne substancje aktywne. Ja osobiście lubię oba. Mimo tego, że moja skóra jest mieszana, wrażliwa, to lubię oba te toniki. Na przykład jeden do porannej pielęgnacji, właśnie ten dla skóry wrażliwej, a na przykład ten dla skóry mieszanej tłustej do wieczornej pielęgnacji. I coś, co szczególnie mnie zachwyciło, kiedy pojawiło się w ofercie marki Yonel niedawno, czyli ten balsam oczyszczający. Powiem Wam szczerze, że czekałam na ten produkt. Nie mogłam się doczekać, kiedy marka wprowadzi właśnie coś takiego. Ponieważ ja uwielbiam balsamy. Wiecie, że kocham balsamy i lubię raz na jakiś czas do nich wracać w mojej pielęgnacji. Czy to balsamy, czy olejki hydrofilowe. I świetnie, że oprócz płynu micelarnego jest właśnie teraz taki produkt. A dlaczego? Bo oprócz tego, że jest to kosmetyk, który możecie wykorzystać w pierwszym kroku demakijażu, to możecie zrobić też na nim bardzo fajny autorski masaż. Zerknijcie sobie koniecznie na stronę marki Yonel, bo tam macie wszystko pięknie wytłumaczone i pokazane też m.in. jak wykonywać sobie taki masaż na tym oto produkcie. Ale uwaga, pierwszy raz, bo do tej pory nie spotkałam się z czymś takim, a przetestowałam przeróżne balsamy oczyszczające. Wielkie brawa dla marki za, uwaga, łopatkę. Widzicie to? Jest tutaj taka szpatułka, którą możemy sobie wybierać produkt ze środka. I wreszcie nie trzeba wkładać tam paluchów brudnych, szczególnie w tym demakijażu, kiedy na przykład robimy sobie makijaż oka, wiecie, rozmywamy sobie tusz czarny, które nam się wszędzie tutaj gdzieś osadza i mamy go na naszych paluszkach i potem wkładamy kolejna warstwa, żeby nałożyć. No nie, wreszcie mamy coś takiego, więc ogromne brawa dla marki za pomysłowość i stworzenie właśnie takiego balsamu. Ale tutaj, moi drodzy, mamy króciutki skład. Nie ma tutaj w ogóle żadnych substancji kontrowersyjnych. Produkt, który będzie idealnie dopasowany do każdego typu skóry. Naprawdę, uwierzcie mi, do każdego typu skóry. Pachnie bardzo delikatnie, zresztą cała seria pachnie przyjemnie i bardzo, bardzo delikatnie. Nie pozostaje ten zapach na skórze, jest dopasowana do skóry wrażliwej, ale ten balsam, jak pierwszy raz go użyłam, to mówię wow. Przede wszystkim bierzemy go, wyciągamy go szpatułką na dłoń, rozcieramy, rozgrzewamy. Następnie nakładamy na twarz, masujemy, żeby właśnie, przypominam, podziałać na substancje tłuszczowe, rozpuścić nasz makijaż, podziałać na filtry, na to, co na naszej skórze się zebrało. Zmywamy, a później możemy jeszcze dodatkowo nałożyć go jeszcze troszeczkę i domyć tą naszą skórę tym balsamem, zrobić ten dodatkowy właśnie taki masaż dla naszej skóry, pobudzić ją przed nałożeniem kosmetyków pielęgnacyjnych i przed tą dodatkową pracą, którą będzie wykonywać nasza skóra podczas naszego snu. Fantastyczny. Zresztą jeszcze o nim Wam będę opowiadać. Myślę też nad zrobieniem recenzji na moim blogu,
konkretnej, z wyróżnieniem tych składników, które mamy tutaj w składzie i opowiedzenia Wam troszeczkę więcej na ich temat. Dlaczego taka formuła, dlaczego takie innowacyjne substancje w składzie i jak one będą wpływały właśnie na ten demakijaż. Ale już dziś mogę Wam gorąco polecić, bo naprawdę świetnie się sprawdza. Kochani, linki do wszystkich produktów, o których Wam dzisiaj opowiadam, znajdziecie jak zawsze w opisie do tego filmu, więc wystarczy go sobie rozwinąć i tam będziecie mieć wszystkie informacje. Przygotuję dla Was jeszcze jeden film dotyczący bariery naskórkowej, żeby dokładnie wszystko Wam wytłumaczyć. Spodziewajcie się, że będą też posty na blogu, czyli to, o czym Wam wspomniałam. Ale co jest najważniejsze? Mam nadzieję, że z dzisiejszego filmu wyciągnęliście lekcję i wiecie, dlaczego ten demakijaż jest tak ważny, dlaczego musimy się na nim skupiać i dlaczego musimy go prawidłowo wykonywać. Na co zwrócić uwagę w demakijażu i w oczyszczaniu naszej skóry? Do czego konkretnie się przyłożyć? Plus polecajka dzisiejszych produktów, które są świetne, są spółki bardziej zaawansowane, do osób, które mają być może trochę więcej gotówki, coś fajnego na prezent. Zwracajcie uwagę również, bo pojawia się dużo świetnych promocji na stronie marki Jonel i nie tylko, więc warto ją obserwować. A ja dziękuję Wam za dzisiejszy film, za Waszą dzisiejszą obecność i widzimy się oczywiście w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!